W dzisiejszym odcinku z serii 10 ciekawostek o politykach przedstawiam drugą część 10 ciekawostek o Januszu Korwin-Mikke. Linki do źródeł umieszczam w opisie pod nagraniem. W 2007 roku pan Janusz Korwin-Mikke na blogu na Onecie sprostował informacje co do tego, ile łyżeczek cukru sypie do herbaty, a ile do kawy. Do herbaty sypie góra 7 łyżeczek cukru, do szklanki kawy sypie góra 15 łyżeczek cukru. Więcej się przy temperaturze 200 stopni Fahrenheita, czyli około 93 stopni Celsjusza, nie rozpuszcza. Sprawdziłem. Jeśli chodzi o te 15 łyżeczek cukru, to podejrzewam, że jest to możliwe. W jednym z nagrań, w którym pan Janusz słodził herbatę, naliczyłem 10 łyżeczek cukru. Jasne, jasne. Dobra, dziękuję panu za odpowiedzi. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia. Trzymam kciuki. Nic się nie poradzi. Ja proszę przypomnieć, że jak pan Jean-Marie Le Pen we Francji zaczął mieć dobre wyniki, to się rzuciła na niego cała prasa. Jak wszedł do drugiej tury wyborów, to zarówno prasa związana z Wielkim Wschodem Francji, taka pseudomasoneria, jak i prasa związana z Wielką Nożą Narodową, właściwie innej prasy nie ma w Ameryce, we Francji praktycznie, to wszystkie się na niego tak rzuciły, że on w drugiej turze, mimo że kandydatów było mniej, dostał mniej głosów niż w pierwszej. Taki był ostry wrzask na pana Le Pen. Mimo to tam swoje 20% dostał. Także 77-letni Janusz Korwin-Mikke był pierwszym w Polsce politykiem, jednocześnie najstarszą osobą na świecie, która wzięła udział w tak zwanym roście, czyli pełnym wulgaryzmów, komediowym szkalowaniu zaproszonego gościa. W 2005 roku Janusz Korwin-Mikke zdobył odznakę skoczka spadochronowego służb ochrony. Miał wtedy 63 lata i był to jego pierwszy skok ze spadochronem. Bardzo popularny mem, dlaczego nie otworzył mi się spadochron, pochodzi właśnie sprzed tego skoku. Latem 1991 roku Janusz Korwin-Mikke zaciągnął kredyt na wydanie książek oraz kampanię wyborczą w wysokości, uwaga, 1 miliarda złotych. Całe szczęście pan Mikke zdołał spłacić kredyt. Miliony kiepsko się pana trzymają. Latem właśnie 91 roku wziął pan blisko miliard złotych kredytu z banku, prawda, z PKO, na wydanie swoich książek oraz na kampanię wyborczą. No i książki nie przyniosły spodziewanego majątku, głównie... Czyli, powiedzmy, wydałem z tych 2/3 na kampanię, a to nie mogło dać wyniku. Także nic się szczęśliwie nie stało, bo spłaciłem z innych rzeczy, nie? No tak, ale kiedy pan zobaczył, że tego kredytu nie spłaci, bo nie ma z czego, no to oferował pan bankowi matkowiznę, czyli tam te cztery działki w okolicach. Ale pan wziął to właśnie pod zastaw, ja nie brałem na piękne rzeczy, tylko pod zastaw, ja niczego nie oferowałem. No i ale czym to się w końcu skończyło? Bo bank podobno się trochę wykręcał przyjęciem jakby tego, co sam właśnie podpisał. To jest trochę dziwne, ale to był bank państwowy, wie pan, to trudno więc się... Więc nic dziwnego, że było tak, dziwne. To bankowi nie chciał, ale po prostu wystawił to na sprzedaż, odkupiłem to i koniec. Czyli... To pan sobie sam wykupił w końcu ten dług, tak? Od kogoś to kupił, odkupiłem i koniec. Aha, no to w sumie nieźle. 13 lipca 2017 roku PewDiePie, posiadający największy kanał na YouTube, pozwolił sobie skomentować wywiad Janusza Korwin-Mikkego w jednej z brytyjskich telewizji. Janusz Korwin-Mikke. Look at this man. He might look cute, he might look a little chipper, he might look like your uncle, but this man, his opinions. O dziwo, Felix poprawnie odczytał to, co pan Janusz chciał przekazać, a często nie jest to zbyt proste. Shorter men earn less than the tall men. The blonde earn more than the brunette. There are differences and the differences should not be equalized. That's all. Can you just give me an example of where a short man earns less than a tall man? Well, I'm not defending this unrespecting women man, but there was studies on it. I don't know if New York Times is a good source, but they did show that short men make less than tall men. And it also showed, I think it also showed that bald men made less money than people with hair. But I'm not defending this man! Okay? I'm merely giving some context. Ogólnie PewDiePie raczej pozytywnie odebrał wtedy jeszcze europosła Janusza Korwin-Mikke. First time I watched this, my initial reaction was, holy shit, this guy is insane. What the f*** is he saying? How can he say these things? He is definitely sexist. But second time I watched it, interpreting all his stumbling and mumbling, I understand what he's trying to say. He, like he said many times, he's not saying women should earn less. He's saying they are,
because of these reasons. Pan Mikke myje zęby tylko raz dziennie. Chciałem pana zapytać, ponieważ pan kiedyś zdradził się z tym, że myje pan zęby tylko raz dziennie. Rzeczywiście myje pan zęby tylko raz dziennie? Nie będę się wdawał w komentarze moich prywatnych, osobistych nawyków higienicznych. Komentarz, to jest pytanie. Czy tak jest? Wampir musi myć co najmniej dwa razy dziennie. To jest we wszystkich podręcznikach. Wampir tak, czyli ja myję. A pan? A ja tylko raz. Tak. Jednak się pan przyzna, no dobrze. Pan Janusz powołał w 2007 roku Fundację Indywidualnego Kształcenia, która zajmuje się pomocą w edukacji dla osób niepełnosprawnych. Jak się okazało, fundacja nie odniosła żadnych sukcesów. Gdybym nie miał nogi, to oczywiście bym nie biegł po boisku, tym został marcymistrzem w Sarajewie w Bryżu. Ona nie ma ich tam. I to było dla mnie pewien szok, że nie ma. Taką fundację założyłem i muszę powiedzieć, że ona nie odniosła żadnych sukcesów. No to wie pani dlaczego? Nie. Bo wszystkie dzieci zdolne, które są, prawda, inwalidami, one, im się to nie opłaca. One tyle mają zasiłków rozmaitych i tak dalej. Boją się, jakby stali się mistrzami, to by utracili jakieś prawo do zasiłku. Po prostu ich to nie interesuje. To jest szokujące zupełnie. Jak te zasiłki zabiły normalną chęć do zdobycia pieniędzy, prawda, normalną drogą. To jest niesłychanie szokująca sprawa. Znaczy rodzice pewno tutaj zadecydowali. Rodzice, tak. Rodzice decydują. No, mam też taką panią u nas w partii, nie będę wymieniał oczywiście tam nazwiska, która też się panicznie boi, że tutaj w naszej partii coś tam dostanie, wtedy straci prawa do tego i tamtego. To jest sprawa jest ogólna, ona tyczy nie tylko inwalidów, ale tyczy wszystkich. Ulubionym gatunkiem filmowym pana Janusza Korwin-Mikke jest komedia, a ulubionym polskim filmem Seksmisja. Pytanie, które nurtuje wielu. Dlaczego Janusz Korwin-Mikke zawsze chodzi w muszce? To wynikło przypadkowo z dzieciństwa, jak tam miałem wtedy jeszcze 15 lat i chodziłem do liceum. Wtedy młodzież zbuntowana nosiła tam zardzewiałe budziki nasze, hipisi i tak dalej. Establishment nosił krawaty. To co miał nosić konserwatysta? No i przyjechała wtedy moja ciocia z Brazylii, po 56 roku już można było, Polska odzyskała niepodległość, tam już przyjechała sobie, ona uciekła w 48 roku z Polski, udało jej się uciec jeszcze przez Czechy. No i wróciła w 56. No i akurat przyjąłem kilka muszek. Tam miałem jakieś muszki pod tym przyjazdem. No ja od razu chodziłem tę muszkę i od tej pory noszę muszki. Nawet chodziłem do szkoły muszkę czasami. Także. Janusz Korwin-Mikke w marcu 1968 roku został tymczasowo aresztowany na 4 miesiące za kierowanie zgromadzeniami na wyższych uczelniach w Warszawie, mającymi na celu przestępstwo. W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej zachowały się niektóre dokumenty z tamtego okresu i mogę powiedzieć tyle. Mimo tego, że pan Janusz był wtedy 26-letnim młodzieńcem, postanowił dać się we znaki służbie więziennej oraz naczelnikowi więzienia. Do naczelnika Centralnego Więzienia w Warszawie, skarga. W dniu 6 czerwca 1968 roku pozbawiono mnie spaceru, stwierdzając, że cela już poszła, gdy wy byliście na lampach. W związku z tym zwracam uwagę, że regulamin nie mówi o tym, że spacerować mają cele. Spacerować mają aresztanci. Prosiłbym o uprzejme poinformowanie o tym służby więziennej. Meldunek o popełnieniu przekroczenia. Melduje, że więzień Korwin-Mikke Janusz, cela 14, popełnił w dniu 22 czerwca 1968 roku następujące przekroczenie. W czasie kontroli cel stwierdziłem, że wyżej wymieniony więzień kontaktował się za pomocą pukania. Siedział na łóżku, trzymał zeszyt w ręku, w którym miał przepisany alfabet Morsa i pukał do celi 15. W kilka minut później stał w oknie i krzyczał Artur, wywołując do okna więźnia nieczytelne. Zeszyt, który zabrałem wyżej wymienionemu, dołączam do raportu. Raport kieruję do decyzji naczelnika. Wisienką na torcie z 4-miesięcznego pobytu pana Janusza w areszcie jest jeden z wpisów w raporcie zastępcy naczelnika Centralnego Więzienia w Warszawie. W dniu 20 maja bieżącego roku otrzymał karę nagany za określenie funkcjonariuszy SW bandą
kretynów. Warto wspomnieć, że była to tylko nagana, ponieważ reszta kar, czyli pozbawienie paczki i twarde łoże, zostały już panu Januszowi wymierzone. I to wszystkie ciekawostki o Januszu Korwin-Mikke, jakie na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli znacie jakieś inne ciekawostki o panu Januszu, to możecie się nimi podzielić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.